Cześć, witamy wszystkich serdecznie. Zaczynamy z naszym dzisiejszym webinarem. Webinar Mistrzów Kodowania poświęcony MIT App Inventor. Takie fajne narzędzie do tworzenia aplikacji mobilnych. Tak więc mam nadzieję, że wszyscy dzisiaj w dobrym humorze, pomimo pogody nie najlepszej, przynajmniej u mnie w Świętokrzyskim. Ja mam na imię Sylwester i będę dzisiaj Was oprowadzał po zakamarkach App Inventora. Witamy Poznań. Ha. Na pewno wszyscy ogarną, tak więc w razie czego pytajcie, będziemy odpowiadać. No dobra, słuchajcie, to ja pozwolę sobie już zacząć. App Inventor, czyli taki drugi język po Scratchu, który wprowadzili mistrzowie kodowania do swojej oferty edukacyjnej. I jeżeli chodzi o ten App Inventor, jest zupełnie inny od Scratcha, pomimo tego, że jest to język wizualny, jest przeznaczony dla ciut starszych odbiorców, w tym przypadku ciut starszych dzieciaków, choć nie znaczy to, że nie można tego App Inventora spróbować używać i uczyć w szkole podstawowej. Ja z powodzeniem w szóstej klasie takie podstawowe lekcje z App Inventorem prowadziłem i dzieciakom się podobało. Mamy napisane poziom gimnazjum i szkoła nadgimnazjalna, ponieważ to są takie jakby poziomy, które naszym zdaniem będą najodpowiedniejsze dla tego języka. A dlaczego? O tym za chwilę opowiem. Ten webinar będzie składał się z dwóch części. Pierwsza część dzisiaj, druga część 7 grudnia. I w trakcie tych dwóch webinarów postaram się Wam troszeczkę przybliżyć tajniki tego języka, zwanego App Inventor, a dokładnie App Inventor 2. App Inventor pochodzi z tego samego, nazwijmy to, z tej samej stajni co Scratch, czyli z MIT, jednakże pracuje nad nim zupełnie inny team. I jak się przekonacie dzisiaj, App Inventor skierowany jest przede wszystkim do programowania aplikacji mobilnych. Aplikacje mobilne. Co przez to mam na myśli? Aplikacje mobilne, czyli to wszystko, co mamy na naszym tablecie. Czyli jak jakikolwiek tablet, telefon otwieramy, tak to mamy szereg aplikacji i to wszystko tak naprawdę są to aplikacje mobilne, które w jakimś języku zostały napisane przez programistów, tak żeby można było używać je na komórkach, na również na telefonach. Jeżeli komuś przerywa, to bardzo mi przykro. Mam nadzieję, że ja mam dobre połączenie. Internet mam 100 megabitów, więc powinno wystarczyć. I teraz tak, słuchajcie. Dwie ważne rzeczy, jeżeli chodzi o App Inventora, które będą potrzebne do pracy w szkole. Mianowicie internet. A propos internetu, więc to jest, będzie ważne, bo niestety nie da się, tak jak w przypadku Scratcha, pracować w online. O tym też opowiem. Wszystko działa przez aplikację na stronie www, więc potrzebny jest dobry internet a propos internetu. Oraz no, dobrze by było, gdybyśmy posiadali te wszelakie urządzenia elektroniczne, bo tak naprawdę największa zabawa jest wtedy, kiedy uczniowie mają zarówno czy telefony, czy tablety. I tu jest od razu też ważne, że te tablety
powinny czy telefony być na Androidzie, ponieważ App Inventor w tej chwili wspiera tylko i wyłącznie Androida. O wymaganiach szczegółowych za chwilę też opowiem. Natomiast jedną rzeczą, która przydaje się, w necie są informacje, że też jest offline i ja nie używam offline, tak szczerze nie widziałem Helena tego. Wiem na pewno, że my kiedyś próbowaliśmy robić takie serwery offline'owe. Być może tak jest, niestety ja nie posiadam informacji na ten temat. Jeżeli się pojawiło, to nic o tym nie wiem. Więc słuchajcie, mamy te tablety, mamy tą przeglądarkę, sprawdzimy, tak jak Iwona mówi dokładnie. Chyba, że chodzi o Thunkable, klona App Inventora, ale to o tym innym razem. Mamy ten internet, mamy nasze tablety i co nam może się jeszcze przydać? Fajnie by było, gdyby nasi uczniowie mieli już troszeczkę doświadczenia z programowania, chociażby w Scratchu. I jeszcze jedną rzeczą, która byłaby bardzo przydatna, to jest znajomość języka angielskiego, ponieważ jak się przekonacie, to App Inventor niestety nie posiada w swojej bazie języków języka polskiego, więc plusem tego jest, że przy okazji uczymy się języka angielskiego. Ja chciałbym dzisiaj dostosować ten webinar do Was, dlatego poproszę Was o wypełnienie krótkiej ankiety. Otrzymacie dwa pytania, mianowicie czy programowaliście wcześniej w Scratchu, App Inventorze lub innym języku i jak z Waszą znajomością języka angielskiego? Powinna pojawić Wam się ankieta. Bardzo proszę o oddawanie głosów. Tak, nie ma żadnych złych odpowiedzi. Od razu Iwona pisze. Wszystkie odpowiedzi są dobre. A ankieta pozwoli dostosować dzisiejszy webinar przede wszystkim do Was. Jeszcze chwilkę damy osobom, które nie zagłosowały. Już mamy 3/4. Nagranie z webinara będą zapisane i udostępnione będzie łącze Tomasz, gdzie będzie można sobie pobrać i podejrzeć. Aga nic nie straciłaś, dopiero wprowadzenie, tak więc wszystkie najważniejsze rzeczy przed nami. Dobrze, ostatnie sekundy na oddanie głosu dla osób, które jeszcze nie oddały. Dobrze, Helena, później się przyjrzymy temu po webinarze. Dziękujemy bardzo za link do tego YouTube'a, gdzie można zobaczyć o tym. I kończymy głosowanie. I teraz tak. Mamy większość osób, które nie miały do czynienia, ale bardzo dobrze, że znacie Scratcha. Ci, którzy zaczynają dopiero swoją przygodę z programowaniem, nie martwcie się, zadawajcie pytania, będziemy starać się odpowiadać. Będę ja starał się również odpowiadać na wszystkie pytania i wyjaśniać zawiłości. Nie mamy żadnych trudnych rzeczy na razie na początek, tak więc spokojnie. Język angielski, fajnie, że podstawy znacie, to będzie bardzo pomocne, a ci, którzy nie znają, to jest doskonała okazja, żeby się z tymi podstawami zapoznać. No dobra, przechodzimy w takim układzie, słuchajcie, do akcji. Ja przerzucam widok na pult, tak więc będziecie widzieć dokładnie to samo, co ja. Ja tu sobie czat dostosuję. I teraz tak, słuchajcie.
Jeżeli chodzi o App Inventora, to najlepszą przeglądarką pracy z App Inventorem jest Chrome. Gdzieś mi te wymagania tutaj uciekły. Z racji tego, że efekty naszej pracy, tego programowania będą widoczne na tablecie, mamy kilka opcji, jak możemy pracować w naszej pracowni. Jeżeli macie bardzo dobry internet, to pierwszą taką opcją będzie podłączenie naszego tabletu przez Wi-Fi. Uwaga, musi być to samo Wi-Fi. Za pomocą takiej specjalnej aplikacji. Ta aplikacja nazywa się MIP App Inventor. No, zobaczę, nie mam Wi-Fi włączonego, już się podłączam pod Wi-Fi. Mam nadzieję, że mnie widać. Ale sobie pomogę troszeczkę, żeby miał podgląd. Zobaczcie, jest taka aplikacja MIP App Inventor, którą znajdziecie w sklepie Play i tą aplikacją będziemy skanować, już później pokażę, jak się to robi, kody kreskowe i będziemy łączyć się, żeby mieć podgląd na żywo. Pamiętacie w Scratchu? W Scratchu podgląd na żywo był w takim okienku. Tu natomiast, z racji, że są to aplikacje mobilne, tego okienka nie mamy. Ale niestety ma to swój minus. Potrzebujemy bardzo dobrej sieci Wi-Fi, żeby to wszystko nam sprawnie działało i żeby nie było lagów czy spowolnień. Jeżeli nie chcecie używać tabletu i mieć na bieżąco podglądu, bardzo dobrą technikę wypróbował jeden z naszych uczestników, Marcin Zaród, który co jakiś czas kazał uczniom zapisywać aplikację i eksportować ją właśnie za pomocą również tej aplikacji i testowali gotową wersję bez podglądu. To odciążało sieć i także świetnie się sprawdzało. Możecie również podłączyć urządzenie za pomocą komputera, może być smartfon, tak, byle z Androidem. 4.4.2 bodajże to był najniższy Android, tak żeby aplikacja zadziałała. Możecie podłączyć także, jeżeli macie problem z Wi-Fi, do komputera dane urządzenie za pomocą kabla USB. A co dla tych, którzy nie mogą lub nie mają telefonu albo tabletu, wtedy możecie zainstalować na waszym komputerze taki emulator, który został stworzony także przez MIT i za pomocą takiego emulatora możecie wyświetlać obraz na waszym komputerze bezpośrednio. Instrukcje, jak zainstalować ten emulator, znajdziecie na stronie App Inventor, gdzie krok po kroku to wszystko zostało opisane. Jeżeli także będzie ktoś miał problem, to możecie pisać do nas czy na grupie Mistrzowie App Inventor i będziemy także wam pomagać. Jak wygląda sam App Inventor i jak do niego się dostać? Najprostszym sposobem, żeby dostać się do App Inventora, to w przeglądarce naszej, uwaga, to jest ważne, nie zaleca się, tak, apka nazywa się MIT App Inventor Companion, ale jak piszecie App Inventor 2 w wyszukiwarkę Google, to zobaczycie ją bardzo szybko. Ja szybciutko może w Google wam pokażę, jak wygląda ikonka tej aplikacji. Wpisałem AI2 i to, co dostajecie, to pierwsze MIT App Inventor Companion od MIT. Zobaczcie, że nic innego nie ma. Musi być oczywiście dystrybutorem MIT, który jest założycielem. Oczywiście w screenach widzimy ulubione zwierzę Iwony, czyli kota, jak najbardziej. Ten kot notabene jest tam nieprzypadkowo, ponieważ chyba takim pierwszym projektem w App Inventor proponowanym przez MIT to jest właśnie włożenie rysunku kota i sprawienie, żeby zamiałczał. Troszeczkę jak w Scratchu. Dobra, jak mamy, słuchajcie, App Inventor, kompanion, potrzebujemy teraz wejść do samego App Inventora. Najprostszy sposób to wpisać adres, który u mnie jest
ai2.appinventor.meet.edu. No ale kto by pamiętał ten adres? Więc jeszcze prostszym sposobem jest w wyszukiwarce Google wpisać ai2. Wpisując ai2 dostajecie jako pierwszy rekord MIT App Inventor 2 i klikając na to, on od razu mnie przeniesie, dlatego że jestem zalogowany. Natomiast jeżeli bym się wylogował, już to zrobię, się wyloguję, to będzie, o, będzie prosił mnie o podanie konta. Jeżeli nie macie konta, wpisujecie adres, wpisujecie swoje konto Google. Każdy, kto ma telefon z Androidem, powinien mieć dostęp do sklepu Google. Ci, którzy korzystają oczywiście ze sklepu Play. I po wybraniu konta Google logujemy się właśnie na konto App Inventora. Dobrze, Iwona, wszyscy wiemy. Już nic nie spamujemy o kotach i nic nie mówimy. Po zalogowaniu się za pomocą swojego adresu Google, pierwsze co on w ogóle robi, to przerzuca was do projektu, nad którym ostatnio pracowaliście. Więc jeżeli w waszym przypadku nic nie pokaże, tylko pokaże taki główny ekran, on będzie pusty. U mnie się troszeczkę zapełnił, ale to dlatego, że ja na App Inventorze pracuję już od jakiegoś czasu i tam troszeczkę projektów jest. Natomiast wy to wszystko zobaczycie całkowicie czyste i puste. I jak to wygląda? Jeżeli będziemy rozpoczynać nowy projekt, bierzemy tutaj Start New Project. Ale zanim przejdziemy do tego, chciałbym pokazać wam wkrótce, co mamy do wyboru w menu głównym. Mamy projekt, z której będziemy mogli wybierać My Project, czyli nasze projekty, to jest właśnie to główne okno, do którego będziemy wchodzić i tam będziemy mogli przełączać się pomiędzy naszymi pracami. Start New Project, czyli to, o czym mówiłem, to jest rozpoczęcie nowego projektu. I teraz tak, pamiętacie, jaki był w Scratchu końcówka przy zapisywaniu plików? Kto pamięta? Jakie było rozszerzenie? Bardzo dobrze, Albert. SB2. W tym przypadku rozszerzeniem takiego projektu w App Inventorze będzie AJA. I te AJA to będą takie pliki z kodem źródłowym, którymi będziemy cię mogli wymieniać się, jeżeli na przykład waszą aplikację będzie tworzyć więcej osób, ponieważ nie ma możliwości współdzielenia tego tak jak w Scratchu. To będzie najprostszy i najszybszy sposób, żeby takie projekty eksportować i zapisywać i importować. W tym przypadku mamy importowanie z komputera albo z takiej bazy danych. I takimi plikami AJA będziemy, no chyba najbardziej w tradycyjny sposób, czyli na przykład mailem lub przez jakieś konto w chmurze mogli się wymieniać, ewentualnie uczniowie będą mogli takie pliki przesyłać, dlatego że nie ma takiej bazy danych jak w Scratchu. Więc mamy import, mamy tutaj skasuj, ja to mam chwilowo od niedostępne, ponieważ nie wybrałem. Teraz, o, nie wiem, czemu też w sumie jest niedostępne. Jak pewnie jak wejdę w projekt, to się pojawi dostępne. Można skasować projekt, projekt zapisać lub zapisać jakoś, jaką. Tutaj język angielski, oczywiście te podstawy się przydają. Checkpoint, czyli taki punkt kontrolny zapisu, ale także właśnie możemy projekt eksportować, czyli jeżeli wybierzemy Export Select Project do to AJA, to wtedy on co zrobi? Dany projekt zapiszę, tak jak pojawiło się u mnie na dole, jako plik AJA i mogę teraz tym projektem się z kimś podzielić, przesyłając projekt dalszej osobie. Co dalej? Sekcja Connect. To sekcja Connect, w której znajdziemy właśnie zakładkę iCompanion. Jeżeli wybiorę iCompanion, pojawia się kod kreskowy. Ja teraz szybciutko zrobię także podłączę się pod ten kod kreskowy, wybierając mój App Inventor 2 Companion, wybiorę Connect with Code albo Scan QR Code. Jeżeli wezmę Connect with Code, ten kod oczywiście mi teraz chwilowo zginął, to
Tu muszę wpisać kod, ale jestem leniwy, więc wezmę scan QR code, uruchamiam wtedy aparat i otrzymałem kod i mogę się teraz połączyć i mieć podgląd z naszą. W tej chwili nie wiem, czemu wyskoczył error, ale to zobaczymy za chwilę. Build to jest kolejna zakładka, którą możemy, w której znajdziemy opcję, żeby zapisać gotową aplikację, ponieważ jak już stworzymy nasz projekt, to i chcemy go udostępnić szerokiemu światu, możemy to zrobić w dwa sposoby, albo zbudować go, w cudzysłowie, wtedy ta aplikacja się kompiluje i dostajemy kod QR, który niestety ważny jest przez 2 godziny, możemy tym kodem QR tą aplikację sobie pobrać bezprzewodowo na nasze urządzenie, albo możemy taki plik APK, czyli rozszerzenie aplikacji Androidowej, zapisać na naszym dysku. Ostatnią rzeczą w tym głównym menu to oczywiście pomoc, z której możemy skorzystać, jest po angielsku. Tak, Ania nam to tłumaczy. Jeszcze dziękuję Ci, Ania. Słuchajcie, robimy nowy projekt. Wiecie, jak się, od czego zaczynają zawsze programiści, jak tworzą czy uczą się pierwszego programu od aplikacji? Hello World. To spróbujmy sobie taką aplikację Hello World zrobić. Ja otworzyłem aplikację, za chwilę powinno mnie przenieść i otrzymuję czysty screen, w którym ja tu troszeczkę zmienię. Będziemy pracować. Teraz bardzo charakterystyczną rzeczą, chodzi o App Inventor, jest to, że posiada jakby dwie strefy pracy. Pierwsza taka strefa to jest strefa designer. Designer, czyli projektant, bo naszą aplikację najpierw. Jeżeli wejdziemy w jakąkolwiek aplikację, na przykład, co tam będzie? Jestem fanem zakupów w Chinach, ponieważ można tam dostać tanie części, na przykład chociażby do Arduino. To zobaczcie, typowa aplikacja składa się z jakiegoś menu głównego, z którego możemy wybierać różne rzeczy, prawda? Tak samo będzie w App Inventorze, że takie menu główne będziemy sobie projektować i będziemy sobie projektować różne ekrany, różne przyciski, z których będziemy mogli przenosić się dalej. Więc ten designer to jest taki ekran projektowy, tu będziemy mogli układać. Na przykład, co się znajduje w takiej typowej aplikacji, której używacie? Jakieś pomysły? Ja powiem na pewno, że znajduje się przycisk, bo w każdej aplikacji są przyciski. Zobaczcie, z User Interface wyciągnąłem przycisk i ten przycisk przeciągnąłem na screen, dodając go przez upuszczenie. W tej chwili zobaczcie, że pojawiły się dwa przyciski. Pojawiły się w komponentach także opisane jako button 1 i button 2. Są ustawienia, tak, oczywiście, ale ustawienia to jest nic innego jak przycisk, Łukasz. Więc zobacz, zrobimy teraz ustawienia. Button 2. Troszeczkę sobie tutaj. Mamy ustawienia i zmienię tekst również na ustawienia. Oto Twoje ustawienia. Ustawienia to też nic innego jak przycisk, prawda? Jeżeli ja zaprogramuję ten przycisk tak, aby przycisk przechodził do kolejnego ekranu, to będą to ustawienia. Co jeszcze bardzo często widzimy? Widzimy obrazki, prawda? Jeżeli ja dorzucę w tej chwili, to usuniemy, bo to jest niepotrzebne, wybiorę image i przeciągnę ten image, nie widzicie na razie tutaj nic i tutaj nic nie zobaczycie, dopóki nie załamie obrazka. A ten obrazek, dodamy sobie coś przykładowego.
Widzicie? Obrazek. Więc głównie większość aplikacji użytkowych składa się z przycisków, obrazków i innych rzeczy, którym nadajemy pewne funkcje. Tak też będzie w przypadku naszego budowania aplikacji w inwentorze. Zaczniemy od tego, że właśnie w tym designer, czyli w tym panelu projektanta, będziemy przeciągać na ekran różne rzeczy, tak aby zbudować naszą aplikację. W tej chwili ja się nie popisałem, ponieważ mam jeden przycisk pod drugim i jakiś obrazek, brzydko to wygląda. Oczywiście możemy temu zaradzić, układając to w o wiele ładniejszy sposób, ale po kolei. Pokrótce postaram się pokazać Wam, co mamy dostępnego. Zaczynamy od lewej strony. Tutaj mamy coś, co nazywa się palet. Palet, czyli paleta, a w skład której będą wchodzić różne kategorie, które po kolei Wam pokażę. Zaczynamy od user interface, czyli interfejs użytkownika. I tu chociażby możemy mieć do wyboru takie rzeczy jak przycisk. Ja już przycisk tutaj dodałem. Tak, możemy mieć checkbox, czyli taki przycisk, dzięki któremu będziemy mogli coś zaznaczyć ptaszkiem lub nie. Tak, pamiętacie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych i tak dalej. Mamy takie rzeczy jak date picker, czyli element, który będzie polegał na tym, że będzie wyciągał z naszego telefonu różne informacje, w tym przypadku datę. Mamy obrazek, mamy label. To, co będzie nam bardzo potrzebne, tak zwana metka. Metki będą służyły do opisywania czegoś. Jeżeli ja włożyłem obrazek, tak, i drugi obrazek wziąłem, i pod obrazek przeciągnę label, to mogę opisać, że ten obrazek będzie nazywał się Mistrzowie Kodowania. I w tej chwili nadałem mu stałą wartość, ale również programując będę mógł tam zamieszczać wszelakie treści takie, jakie tak naprawdę będą mi potrzebne, zależnie od aplikacji. Za chwilę zresztą też poznacie możliwości labela. Mamy wybieranie listy, odtwarzanie listy, jeżeli będziemy chcieli na przykład zrobić sobie jakąś listę zakupów. Mamy powiadomienia, wiecie, że w telefonie są różnego rodzaju powiadomienia i tutaj też możemy takie powiadomienia używać. Mamy slider, czyli suwak, spinner, czyli menu takie wyświetlane, rozwijane, textbox, czyli pole do wprowadzania tekstu. To tutaj w tym polu będzie użytkownik mógł wpisywać i załadować. Agata, obraz nie masz na ekranie, dlatego że nie dodałaś pliku do obrazu. Spokojnie. Pokażę to za chwilę, dobrze? Mamy także Web Viewer, czyli taką przeglądarkę, którą możemy wstawić. To wszystko, tak jak ja dodałem, niestety jest dość sporym nieładem, dlatego mamy drugą kategorię Layout. Layout jest o tyle pomocny, ponieważ niestety, nie tak jak w Scratchu, tutaj, jeżeli coś przeciągnę, nie mam wpływu na to, gdzie to się ułoży, czyli nie mogę sobie tego ustawienia wziąć i przeciągnąć i położyć to tu. Zobaczcie, to mi wraca cały czas w to miejsce. Nie działa to tak jak w Scratchu, że jak przeciągnę coś i położę coś na ekranie, to tam już zostanie. Natomiast jeżeli będę chciał ułożyć coś, będę używał arrangement, czyli ułożenia. Mamy poziome ułożenie, poziome scrollowane, w postaci tabelki i pionowe. Jeżeli chciałbym na przykład ułożyć sobie kilka rzeczy naraz, to zobaczcie, zagnieździłem teraz jedno ułożenie poziome, w drugim ułożeniu poziome. Równie dobrze mogę spróbować włożyć tu kolejną tabelkę, którą będę manewrował. Ja później troszeczkę wytłumaczę, co takiego robię tutaj na boku w ustawieniach. O. I zobaczcie, mam teraz tabelkę, w której mogę układać. Zakładam, że przycisk będzie tu, obrazek będę chciał mieć tu, a na przykład pod spodem będę chciał mieć labelkę. Obok czy pod spodem tu, o, może tak. Dzięki temu jestem w stanie układać
przyciski i wszystkie rzeczy tak, jak chcę. Do tego będzie służył nam layout, czyli poziome i pionowe takie układanie, troszeczkę jak tabelka w Excelu. Dalej mamy media. Możemy używać, i to jest najfajniejsze w Adminventorze, wszystkich dostępnych dóbr naszego telefonu czy tabletu, ponieważ możemy korzystać z nagrywania, możemy korzystać z kamery, możemy wyciągać obrazki z naszej galerii, odtwarzać filmy, odtwarzać dźwięki, nagrywać zarówno dźwięki, czy chociażby używać rozpoznawania mowy albo zamieniać tekst na mowę. Także mamy nagrywanie wideo, a nawet taką funkcję translatora, co postaram się pokazać, jak zdążę później. Przy grach bardzo przydatna jest kolejna kategoria Drawing and Animation, gdzie będzie canvas, czyli płótno, tak jak w Scratchu, canvas będzie naszym takim polem do popisu. Jeżeli przeciągniemy canvas na pole naszego designera, to on tworzy takie płótno, na którym może dziać się akcja. I teraz pamiętacie duszka w Scratchu, kotka? Tutaj kotka nie ma, musimy sobie dopiero takiego tuszka załadować, a takim duszkiem jest Image Sprite, którego właśnie będziemy przyciągać na kanwasie. I zobaczcie, co się dzieje. Na razie nasz Image Sprite nie ma żadnej postaci. Ja zaraz dobiorę mu logo mistrzów kodowania, tak żeby było lepiej widoczne. O, mamy tutaj naszych mistrzów. I jeszcze tylko pomogę sobie je troszeczkę zmniejsze. Zobaczcie. Na tym kanwasie mam duszka, ten duszek to mistrzowie kodowania, który mogę teraz, tak jak w Scratchu, przeciągać, ponieważ ten kanwas będzie naszym takim polem do rozgrywki. W przypadku tworzenia gier, to właśnie kanwas będzie takim tłem, a Image Sprite będzie zastępował nam duszki w Scratchu. Jeżeli pamiętacie projekt Scratcha odbijania piłeczki, pamiętacie, jak trzeba było się wysilać, żeby tej piłeczce nadawać prawa fizyki i żeby te ruchy były w miarę jak najlepiej oddane, to ucieszy Was tutaj, że tutaj również mamy piłeczkę, ale tym razem postanowili nam troszeczkę pomóc i tą piłeczkę dali gotową. Tak więc możemy skorzystać sobie z gotowej piłeczki, która już sama w sobie zawiera wszystkie prawa fizyczne i nie musimy się myśleć i dbać o to, czy ona będzie się dobrze odbijać, czy będą dobre kąty i tak dalej. Każdy telefon ma sensory, więc mamy akcelerometr, czytnik kodów kreskowych, zegarek, żyroskop, lokalizację GPS, NFC, czyli zbliżeniowe, które możemy wykorzystać, orientację, pedometer, czyli licznik kroków, czy chociażby czujnik zbliżeniowy. Mamy także do wyboru kolejną zakładkę. Możemy wyciągać zarówno kontakty z naszego telefonu czy tabletu, adres e-mail, wykonać rozmowę telefoniczną, wybrać numer telefoniczny, czy chociażby udostępnić to coś na zewnątrz. Jeżeli nie do końca wiecie, co jest czym, zobaczcie, że przy każdym z nich są znaki zapytania, gdzie mamy po angielsku wytłumaczone, od czego dany komponent jest. Możemy nawet coś tweetnąć. Teraz, ponieważ poważniejsze aplikacje będą używały baz danych, możemy także tutaj korzystać z baz danych. Taką najpopularniejszą, najczęściej używanym to jest TinyDB, ale także możemy korzystać z Fusion Tables, czy zapisywać coś do pliku. Możemy się łączyć z innymi telefonami w naszej aplikacji, chociażby przez klient Bluetooth i użycie czegoś, co nazywa się Activity Starter. Ja przerzucę ten Activity Starter. Zobaczcie, że on się nie pojawił na ekranie nigdzie, tylko pojawił się pod spodem, pod ekranem. Tu jest takie miejsce na tak zwane elementy niewidoczne, ponieważ Activity Starter nie zawiera w sobie nic z elementów graficznych, natomiast będzie takim łącznikiem, który zapalnikiem nawet, który będzie powodował, że dana czynność będzie miała miejsce, a co będzie miało miejsce, to możemy to zdefiniować w ustawieniach,
żeby na przykład wywoływał jakąś stronę lub wywoływał jakąś inną aplikację. Ci, którzy mają Mindstorms od Lego, ucieszą się, ponieważ można programować zarówno serię MXT2, jak i serię EV3 od Lego. I od jakiegoś czasu mamy funkcje eksperymentalne, takie jak Firebase. I co jest ciekawsze, jeżeli ktoś znajdzie jakąś ciekawy dodatek, rozszerzenie stworzone przez innych DAP Inventora, może sobie to rozszerzenie zaimportować i dostanie wtedy nowe funkcjonalności, których nie było. Jeżeli ktoś na przykład napisze dobry kod i doda jakąś czynność zautomatyzowaną, można sobie to zaimportować tutaj do naszego menu. Powyżej znajdziecie zakładkę, gdzie zobaczycie chociażby takie rzeczy jak Screen 1. Screen 1, czyli to jest ten pierwszy ekran, który widzimy, widoczny. Możemy dodawać ekrany, zrobić na przykład Screen 2. Wtedy nasza aplikacja, jeżeli jej powiemy, będzie przerzucała się pomiędzy ekranami. U góry, o, przeszedł mi teraz do ekranu drugiego. Widzicie, wszystko mi zniknęło z ekranu pierwszego. Jestem w ekranie drugim. Wszystkie rzeczy, które miałem zbudowane, znikły. Wracam do screenu pierwszego. To, co pokazywałem wcześniej, jest także w trakcie budowania, czyli to budowanie, łączenie i tak dalej. Po prawej stronie natomiast te komponenty, które będziemy dodawać, zobaczycie w liście Components. Ich nie będziemy mogli skasować, jeżeli najedziemy i klikniemy prawym przyciskiem tutaj na ekranie. Żeby cokolwiek skasować, musimy wybrać to po prawej stronie w elemencie Components, czyli komponenty, i kliknąć tutaj Delete. Tu także możemy zmieniać nazwę, żeby były to dla nas bardziej przyjazne nazwy. Czyli zamiast Ball możemy nazwać piłka. Pamiętajcie jednak o tym, żeby nie robić spacji i uczyć dzieci takiego myślenia programistycznego, bo w programowaniu spacji nie ma przy nazwach elementów. Po prawej całkowicie znajdują się properties, czyli ustawienia, i zależnie od tego, co to będzie, ustawienia będą się zmieniać. W przypadku chociażby przycisku mamy background color, czyli kolor tła, czy jest widoczny, font wytłuszczony, kursywa, rozmiar tekstu, jaki rodzaj tekstu, ale to, co najczęściej będzie używane, to będzie height, czyli wysokość, i width, szerokość. W przypadku obrazków, przycisków i innych ważne będzie także image, czyli obrazek. Ten obrazek możemy załadować na dwa sposoby. Albo klikając tutaj na upload file, wtedy trafią tutaj do media, albo klikając tutaj i też pojawi się on w naszej bazie medii. Nie dodamy obrazka, jeżeli wcześniej nie wgramy go do naszej biblioteki mediów. Pod spodem mamy kształty, to akurat w przycisku, i kolejna ważna rzecz, oprócz height, width i image, to tekst. Zobaczcie, to jest ten przycisk, text for button one. Jeżeli chcemy, żeby ten tekst na przykład oznaczał start, musimy wpisać start, enter, i przycisk nagle zmienił się nam na start. Oczywiście mamy środkowanie lewo-prawo, czyli wyrównowanie tekstu, i kolor tekstu, który możemy także zmieniać. I widoczność także jest. Zobaczcie. OK, spróbuję to usunąć i zrobimy pierwszy projekt, który będzie potrzebny dla naszych uczniów, taki najprostszy, od którego powinniśmy zacząć. Mianowicie Witaj Świecie. Jak myślicie, co będzie nam potrzebne do projektu Witaj Świecie? Dwie rzeczy. Jakie propozycje? Co byśmy wyciągnęli tam z tej lewej strony? Label i button. Bardzo dobrze, Rafał. Świetnie. Dokładnie. Po co label, a po co button? Mamy nasz przycisk i mamy label. Przycisk oczywiście służy do klikania, a label, czyli metka, będzie nam służyła do wyświetlania, tak? No to co napiszemy na przycisku? Na przycisku możemy napisać tak naprawdę co
co chcemy, na przykład kliknij. To jest nasz przycisk, kliknij. Na Text for Label usuniemy, żeby było czyściutkie, bo na razie nam jest nic niepotrzebne. Zobaczcie, mamy tutaj kliknij i taki malutki tutaj piksel to jest nasza labelka, która na razie jest niewidoczna. W tym projekcie to tak naprawdę wszystko, co potrzebujemy, więc czas, żeby pokazać Wam drugą kategorię, czyli jak już zaprojektujemy nasze... Co widzę na tablecie? OK. Dobra. To bierzemy Connect, a Inventor Companion. OK. W tej chwili, mam nadzieję, że widać, widzimy tylko label, a dokładnie button kliknij, labelki nie widać, bo tam nic nie ma. Jeżeli bym w coś w nią wpisał, na szybciutko. To powinno się pojawić. O, widzicie? A. Więc mamy kliknij. Ja, ale oczywiście to nam nic nie da. Magia będzie za chwilę. Jak to zaprogramujemy? Dobra, jak widać, to ja będę trzymał w międzyczasie i będziecie na żywo mogli zobaczyć, co się dzieje. Słuchajcie, przeszedłem właśnie do drugiej części, mianowicie do kategorii Blocks. I to tu, gdzie dzieje się magia tak naprawdę. Tam tylko układaliśmy. Przy okazji fajnie to powiedzieć uczniom przy większych projektach, żeby najpierw spróbowali rozrysować to na papierze. Uniknie to w kółko poprawiania gotowego elementu. Później tylko przechodzi do komputera i układacie sobie na przykład jakąś tam menu lub coś innego. Teraz jesteśmy tu, gdzie dzieje się magia. I słuchajcie, mamy plecak. Plecak jest podobny do sklepowego plecaku. Można tam coś przechowywać. Mamy kosz i mamy czyste, białe pole, z którego będziemy korzystać. To tu będziecie układać kod. W odróżnieniu od Scratcha, słuchajcie, wszystkie kody będą zawsze widoczne tutaj. Nie będzie przeskakiwania pomiędzy duszkami, tylko wszystko, co będziecie układać, będzie widoczne na tym polu. I mamy kategorie, podobne jak w Scratchu. Kontrolę, gdzie mamy odpowiednie klocki. Trochę dużo tego, więc nie będę opisywał. Wszystko wyjdzie w praniu. Logikę, prawda, fałsz, zaprzeczenie, wszelakiego rodzaju równania, matematykę, tekst, łączenie, wstawianie stringów, czyli ciągów tekstowych i inne funkcje, listy, tworzenie list, to też będziemy robić, kolory, wybieramy z kolorów albo z wartości, zmienne, uwielbiane przez wszystkich, i procedury. To są takie uniwersalne klocki, uniwersalne skrypty. Zobaczcie, że ja w designerze dodałem do screen 1 button i label, które są podrzędnymi screen 1. Następnie na sekcji blocks pod tymi built-in, czyli wbudowanymi, również widzę button i label 1. Tak? Button to przycisk, label 1 to nasza metka. Mogę zmienić ich nazwy, jeżeli chcecie, żeby były po polsku, będzie wtedy też łatwiej je rozpoznać. Każdy z nich ma własne... O, ekran się wygasił. Dodatkowo każdy z nich ma własne przyciski i warunki, z których będziemy korzystać. Mamy button i label 1. I teraz, jaka będzie zasada działania naszego programu? Chcemy, aby po kliknięciu tego przycisku tutaj nasz program powiedział witaj świecie, czyli hello world. Potrzebujemy zatem warunku. Kiedy przycisk kliknięty, napisz, pokaż hello world. Czego potrzebujemy? Jak myślicie? Czekam na propozycję. Wyciągniemy coś z button 1 czy label 1?
When button do. Szukamy czegoś takiego. Nie mam when button do, ale właśnie. When button jeden klik. Świetnie, więc mamy nasz warunek. Kiedy przycisk pierwszy kliknięty, co musimy zrobić? Pamiętamy, przycisk klikamy, natomiast wyświetlimy to wszystko na naszej metce, tak? Więc potrzebujemy naszą metkę. W tym przypadku przechodzę do label. I teraz tak, potrzebuję dwóch rzeczy. Żeby nasza metka powiedziała jakiś tekst. Przeszukując po kolei dostępne nasze procedury, klocki, zobaczcie, że mamy dwie różnice. Albo końcówka, gdzie wypustka jest z lewej strony, co oznacza, że będziemy dokładać to do jakiegoś klocka, tak, który już jest, albo klocek, który ma wypustki od góry i od dołu, który możemy włożyć do środka tego warunku i ma wypustkę z lewej. W tym przypadku każdy z nich ma te same polecenie set, czyli ustaw. Ustaw label one, czyli naszą metkę. I teraz możemy w naszej metce ustawić bardzo wiele rzeczy. Wysokość procentową, marginesy, rozmiar czcionki i inne rzeczy. My natomiast chcemy, żeby nasza metka wyświetliła tekst. Wyciągam zatem set label one tekstu. Zobaczcie, że pojawił mi się tutaj wykrzyknik czerwony. To od razu automatycznie ostrzega mnie App Inventor, ponieważ mój kod jest niekompletny. Brakuje tutaj jeszcze jednego klocka, tak? Wszędzie, gdzie są trójkąty, mogę rozwiać, więc mogę zmienić ten tekst na cokolwiek innego. W przyszłości będzie przydatny. I chciałbym, żeby ten tekst był tekstem stałym. W tym przypadku wezmę pusty string, czyli pusty ciąg znaków, który, jeżeli chcę, muszę coś napisać. Hello world. Co się stanie, jeżeli kliknę przycisk, wtedy na labelce wyświetli Hello world. Sprawdźmy zatem. Momencik. Jasno widać. Tak, żeby było widać. Hello world. Po kliknięciu. I mamy gotowy pierwszy program. No tak, mamy pierwszy program. Słuchajcie, to możemy przejść i do czegoś bardziej zaawansowanego i spróbować to rozwinąć. Takie pytanie. Czy macie na przykład problem z tym, jakiego ucznia wybrać do odpowiedzi? Bo ja tak czasami mam. A ewentualnie rodzica, który przychodzi, bo pan się uwziął i pyta moje dziecko, bierze do odpowiedzi. Ja mam dla was alternatywę, którą spróbuję wam pokazać. Mianowicie zrobimy sobie taką aplikację losującą, która będzie losowała chętnych do odpowiedzi. Co wy na to? Możemy spróbować coś takiego zrobić? Dobra. Rafał mówi, dawaj, to bierzemy. To wracam do naszego designera. I tak, mam screen 1, mam już ten button i mam nasz label. Spróbujemy to przerobić tak, żeby po kliknięciu w ten przycisk zaczął losować nam nasze imię naszego kandydata, tak? Na razie nie będziemy dodawać grafiki, to pojawi się później. Okej. Co potrzebujemy? Mamy już, kiedy przycisk naciśnięty, mamy set label text i w tej chwili pokazuje nam jeden tekst, prawda? Pokazywałem wam wcześniej, że możemy stworzyć sobie listę. Do tego użyjemy takiego klocka make list, do którego możemy dołączyć te nasze puste stringi. Ja na razie odłożę, to będzie mi wygodniej.
Wyciągnę kolejny tekst i dołączę. Pierwszy będzie na przykład Jaś, a druga będzie Małgosia. Jest? Numer, Helena. Proszę cię bardzo, numerami może być. Mam 1, 2, no ale klasa składa się nie tylko z dwojga uczniów. Jak zrobić, żeby to było dłuższe? Mamy klocek tylko na dwa pola. Niektóre klocki posiadają takie trybiki niebieskie. Po kliknięciu takiego trybiku świetla nam się takie dodatkowe menu, gdzie mamy podgląd. Lista i item. Zobaczcie, że mamy dwa itemy teraz, czyli mamy dwie pozycje. Wyciągam zatem z lewej strony kolejną, dołączam i nagle zrobiła się nowa wypustka. No to spróbujemy jeszcze raz. Kolejna wypustka. Zależnie od tego, zobaczcie, w którym miejscu ja to dołączę, te wypustki porobiły się w kolejnych miejscach. Możemy tak jak w Scratchu duplikować, jeżeli nacisnę prawym przyciskiem na klocku, będzie on zduplikowany. Więc nie musimy także za każdym razem wyciągnąć. I tak jak napisała Helena, mamy numer, więc ja nazwę numer 1, 2. Trzy, cztery i pięć. I teraz tak. Samo makelist nie wystarcza, ponieważ żeby wylosować, potrzebujemy jakiegoś skryptu losującego, tak? To jak taki skrypt losujący wybrać? Popatrzmy. Mamy tak. Stwórz pustą listę. O, patyczki są też fajne, a zamiast patyczek możemy do losowania wykorzystać jeszcze nawet aplikację, tak? Więc nie każdy ma patyczki od lekarza. Piłeczki, kubeczki lub inne rzeczy. I teraz zobaczcie, mamy stwórz pustą listę, stwórz listę, to już mamy. Dodaj rzeczy do listy. To także nam się niestety nie przyda. Teraz, czy na liście coś jest, długość listy, czy lista jest pusta, nic z tego nam się nie przyda, aż dochodzimy do takiego klocka. Pick a random item list. Czyli wybierz losową rzecz z listy. I normalnie byśmy, jak sobie, bynajmniej ja tak myślę, to powinniśmy najpierw zrobić listę, a dopiero później wybrać z tej listy rzecz. No niestety w przypadku App Inventora to myślenie nie do końca się sprawdza, ponieważ nie mamy już gdzie za bardzo to podłączyć. Dlatego przewrotnie zrobimy tak. Wybierz rzecz z listy. Z jakiej listy? Z tej listy, którą stworzyłeś, czyli make a list. I mamy 1, 2, 3, 4, 5. Tak? Mamy to gotowe. W samym designerze nic się nie zmieniło. Zobaczmy zatem, co się stanie. Ja sobie pomogę tak, żebym nacelował na. Klikam 2. Klikam 1. Klikam 3. A dzisiaj ma pH 5. Pytana. Piątka znowu jest pytana, tym razem czwórka. I tak naprawdę możecie wpisać tam 25, 30, ile numerów będziecie potrzebować. Po kliknięciu pojawi się dany numer. Fajne? Można też z zakresu numerów zrobić, wtedy pick random number jest. Natomiast pokazuję listę po to, Dorbi, żeby można chociażby było używać na przykład do pytania. Wpisujecie sobie słówka czy pytania i losujecie pytania dla dzieciaków. Tak? I masz takie wylosowane pytanie i takie wylosowane pytanie. Ale słuchajcie, klikanie jest nudne. A co byście powiedzieli, jak ja bym zrobił taką jedną małą sztuczkę, mianowicie wyrzucę to, kiedy przycisk kliknięty. Na razie wysunę to na dół. Jeżeli potrzebuję coś wyrzucić, to równie dobrze mogę przesunąć to do kosza. I wtedy nam się to skasuje. O, kosz się otworzył. I słuchajcie.
czego będę potrzebował. Kiedy przycisk naciśnięty było nudne, mogę to troszeczkę zmienić. Będę potrzebował wrócić się do chociażby naszego designera i wyciągnąć jedną funkcjonalność naszego telefonu, naszego aparatu, mianowicie z sensorów. Akcelerometer sensor, czyli akcelerometr, który przerzucam, zobaczcie, że on ląduje na dole. W ten sposób moja aplikacja będzie widziała, co robię, jeżeli tym telefonem będę zmieniał położenie. Doszedł mi sensor akcelerometru, z którego mogę wybrać, kiedy zmieniona pozycja, albo kiedy zatrzęsiony. Zobaczcie, co się stanie, jak włożę to, kiedy trzęsiemy akcelerometrem. Do tej pory, żeby zmienić cyferkę, klikaliśmy, tak? Teraz 1, potrząsnąłem. 2, 2, 3, 4, 2. W ten sposób możecie tak naprawdę zmieniać pytanie, czy losować, już nie klikając tego, tylko trząsać. Czy można sprawdzić działanie bez tabletu, Robert? Nie do końca. Chyba, że użyjesz emulatora, tak? Wtedy jak najbardziej w emulatorze można sprawdzić na komputerze. Natomiast jeżeli jest jakikolwiek błąd w kodzie, to App Inventor Cię informuje wykrzyknikiem. Jeżeli tego błędu w kodzie nie ma, to nie ma tak naprawdę tutaj nic. Dobra, słuchajcie, to postaram się Wam pokazać projekt, który już jest gotowy i go omówimy i który wykorzystuje to wszystko, co przed chwilą Wam pokazałem, ale posiada jeszcze jedną ciekawą rzecz. To będzie to. Zobaczcie. Wylosowałem nie tylko tekst, ale mam imię, Ala, i do Ali mam przyporządkowany obrazek. Mogłaby być tu buzia dziewczynki, tak? Potrząsnę jeszcze raz. Obrazek się zmienił. Mamy cały czas, tak? O. O. Teraz jest Ela i Ela wygląda tak. Bazując na tamtej, mamy Ale z powrotem, bazując na tamtej aplikacji dodałem jeszcze dwie rzeczy. Dodałem obrazek pod labelkę, a i tego nie słychać, bo ja mam wyłączony odgłos, dźwięki. No, zerwało połączenie, więc jeszcze raz szybciutko się podłączymy. Jeżeli zrobię Wam połączenie, reset connection używamy. Podłączamy się jeszcze raz. Sekundka na połączenie. Mam nadzieję, że się uda. Wylosowałem Ola. Mamy, że słychać? Wylosowałem Ola. Więc nie musicie nawet... ja pojawiam się i znikam. Ja nie wiedziałem o tym, Iwonka. Więc słuchajcie. Możemy tego nawet nie czytać, tylko możemy słuchać. Wylosowałem Ala. Wylosowałem Ala. Wylosowałem Ala.
A, za tabletem, no tak. Dobrze. Słychać było? Można też zwiększać litery, można zwiększać litery jak najbardziej. Słuchajcie, możecie robić wszystko. Zwiększanie liter pokazałem w przypadku labelki font size. Jeżeli zmienię font size na 44, Wylosowałem Ola. to zobacz, Rafał, Agata tu się pytała, zobacz, Agata, już literki są większe. Co zrobiłem z tym projektem? Jak rozszerzyłem tamten projekt, od którego zaczęliśmy, bo przypominam, zaczęliśmy od Hello World. Dodałem dwie rzeczy. Image, czyli obrazek, który znajduje się tutaj, oraz text-to-speech. Pod spodem, w niewidocznych komponentach, oprócz akcelerometra znajduje się text-to-speech, czyli zamienianie tekstu na mowę. Jak to wygląda w kodzie? Pamiętacie tamten kod? Były trzy ciągi. Troszeczkę nam to urosło. I tak. W warunku, kiedy potrzęsiemy telefonem, tabletem czykolwiek, ustawiamy naszą labelkę, jej tekst na wybieranie z listy losowej. W tym przypadku użyłem Ala, Ola, Ela. To jest dość ważne. Po czym, używając text-to-speech, wyciągnąłem funkcję call, zawołaj, żeby powiedział wiadomość. Teraz, w jakim języku będzie mówił, to jest ważne, zależy od dwóch rzeczy. Po pierwsze, od tego, co napiszecie, to mamy wylosowałem, i po drugie, w opcjach text-to-speech w waszym telefonie musicie ustawić sobie, jeżeli chcecie, żeby mówił po polsku, a nie macie ustawione, głos polski. Bywało tak na szkoleniach, że niektórzy mieli głos amerykański czy angielski i bardzo wtedy fajnie to brzmiało. Z niektórymi rzeczami sobie nie radził. I teraz, on ma powiedzieć wiadomość. Potrzebuje do tego połączenia, czyli join, połącz. Wylosowałem, które będzie z... Ola, tak wywołujemy. Czuję, tak, więc ma powiedzieć rzeczą, rzecz stałą. Wylosowałem. Oraz powiedzieć to, co wylosował w przypadku losowania z naszej listy, tak? Tutaj mamy ustawienie tekstu labelki na, a tutaj wyciągając właśnie z tej labelki label hate i tak dalej, label with visible text, o mamy label text, wyciągamy i wtedy mówi label text. Jeżeli ja bym wyrzucił to join i dał tylko label text, zobaczcie, co się stanie. On zamiast powiedzieć wylosowałem, czy może ona, nie chce na razie nam nic powiedzieć. Ala, O. Ela, Ela, Ala. Już mówi tylko i wyłącznie to, co wylosowało z listy. Dlatego też warto używać join, bo wtedy możemy konstruować zdania. To troszeczkę jak to było i w Scratchu, tak? I teraz, co jeszcze? Zauważyliście, że pojawiły się obrazki. Te obrazki dodałem sobie wcześniej. No tak, dodałem sobie je wcześniej do mediów. Zwróćcie uwagę, że moje obrazki nazywają się dokładnie tak samo, jak to, co napisałem w ciągu losowań. Ala, Ela, Ola. Jeżeli zobaczymy do bloków, Ala, Ola, Ela. I żeby przypisać za każdym razem obrazek, a żeby nie robić nie wiadomo jakiego kodu, słuchajcie, zrobiłem tak, że tak samo jak ustawiamy tekst w metce, tak samo zrobiłem ustawienia obrazka image one, picture na obrazek wywołany labelką, czyli pobiera tą wartość, połączonym z .jpg. Dzięki temu za każdym razem on wywołuje Ala, Ela, Ola w labelce, a z Mevi szuka odpowiednika tego. W ten sposób możemy stworzyć, słuchajcie, szereg pytań, czy chociażby losowanie.
Imieniem, tak? Bo powie, ale jak mamy na przykład trzy Amelki w klasie, zrobimy każdej Amelce zdjęcie i tak, no i jak to jaka Amelka? Ta Amelka, tak? Ja używam tego do na przykład tworzenia własnych programów z flashcardsami. Uczę angielskiego na co dzień i w młodszych klasach zawsze pokazujemy flashcardy, a ponieważ teraz już nie dostajemy od wydawnictw takich ładnych pomocy jak kiedyś, to trzeba sobie radzić i na przykład tworzę własne bazy flashcardsów. Na przykład zwierzątka. Szukam sobie po stokach obrazków, dodaję nazwy i później macham tym tabletem i pokazują się różne zwierzątka. Jest obrazek, jest tekst. I jest wypowiedziane to przez lektora. Pamiętajcie, że możecie tam dodać nie tylko czytaniem, ale możecie dodać odgrywanie dźwięku. Tak naprawdę. Pokażę na koniec te karty, taki przygotowany projekcik bazowy z tymi kartami. I naprawdę można sobie taką bazę zrobić. To tak samo może mieć zastosowanie w klasach 1-3, bo też wprowadzacie różne rzeczy i w ten sposób, takim losowym, powtarzacie, przypominacie, czy uczycie dzieciaki. Tak? Jak dotąd jasne wszystko? Mam nadzieję. Jeżeli coś dotłumaczyć na tym etapie, to powiecie, to świetnie, bo postaram się Wam pokazać teraz jeszcze jeden projekt, który trzeba przećwiczyć jak najbardziej, który zbudowałem już tak jakby na tym. Jeden z pomysłów, który zbudowałem na tym, to są właśnie te flashcardy, o których Wam opowiadam teraz i postaram się Wam pokazać taki przykładowy flashcards zbudowany. Chwilę musimy poczekać, to ja skorzystam z okazji i się napiję. O. Tutaj akurat mamy program, który bazuje dokładnie na tym, co Wam pokazałem wcześniej. Mamy dwie kategorie: zabaw, zwierzątka. Mój ulubiony obrazek jest tego żółwia, który je tą truskawkę. I słuchajcie, pokazuję taki, bo na maila. Plika, ja sądzę, że mogę udostępnić którekolwiek pliki potrzebujecie, nie ma najmniejszego problemu. Słuchajcie, tu już jest kilka screenów, bo mówiłem Wam o tym, że można robić kilka screenów. To jest screen 1, czyli screen główny. Mamy do wyboru dwie kategorie: animals, zwierzęta i toys, zabawki. Jeżeli przejdę do animals, mam tu napis shake, bo wiecie, że dla dzieci to jest najlepsze, tak? Shake, czyli potrząśnij i zobaczcie, mam labelkę shake, mam image. Czyli proste menu, nic nie kombinuję, nic nie buduję. Mam text to speech, czyli czytanie tekstu i akcelerometr. To samo będzie w Toys. Shake, labelka, image, akcelerometr, text to speech. Wróćmy do menu głównego. W menu głównym wygląda to tak, że użyłem tych vertical alignment, które pokazywałem Wam wcześniej. Już przerzucę to na tą stronę. I stąd użyłem horizontal, czyli pionowego, tak żeby układało się label u góry, button, bo ogniwa to są przyciski, button 2 i button 3, close, czyli zamknij. I właśnie, to są przyciski. I jak stworzyłem te przyciski, że one takie duże i mają takie ładne obrazki? Ano, sprecyzowałem wysokość jako 150 pikseli i szerokość na fill parent. Fill parent, moje ulubione tłumaczenie, wypełnij rodzica. Oznacza to, że ten przycisk wypełnia nadrzędne vertical arrangement, który wypełnia ekran. W tym przypadku, jak zobaczycie, tu jest podświetlone, to jest na ułożenie tabelki, a to jest nasz pierwszy przycisk, który od lewej do prawej wypełnia ekran na szerokość, ale na wysokość ma już ustawioną sztywną wartość 150. Wybrałem sobie obrazek na internecie. Boat, czyli łódka. Tak, można też tak poziomo. Nie ma najmniejszego problemu, Ania. Wybrałem sobie łódkę, wgrałem tą łódkę do mediów. Tak samo jak wgrałem kilka innych przykładowych rzeczy. Nazwałem, żeby było mi łatwiej. Niedźwiedź, łódka, samochód, kot,
lalka, słoń i tak dalej, żebym później mógł się połapać. I to samo jest w przycisku drugim. Przycisk trzeci jest taki zwykły, bo on będzie odpowiedzialny za zamykanie. I pamiętacie, jak mówiłem, w Scratchu każdy duszek miał swoje pole z kodami. Tu tak się nie dzieje. Wszystkie kody zobaczycie tutaj. Tego kodu za dużo tu, jak widzicie, nie ma. Labelka, choose kategorii, zaprogramowana jest tak, że tutaj wpisałem, wybierz kategorię i to tyle. Przyciski zawierają obrazek oraz napis Toys i Animals. I obrazek Animals ustawiony. Sam kod polega na tym, że w przypadku naciśnięcia przycisku pierwszego otwieram inny screen o imieniu Toys, czyli ten. W przypadku naciśnięcia przyciska drugiego otwieram ten. W przypadku naciśnięcia przycisku trzeciego wybrałem Close Application, czyli zamknij aplikację. Przejdźmy do przykładowego screenu Animals. Teraz, jeżeli nacisnę wstecz, bardzo popularny w telefonach, dodałem taki warunek, żeby otworzył z powrotem ekran pierwszy, czyli żeby wrócił do naszego menu, to ułatwi mi poruszanie się wstecz. Co się zadzieje w momencie, kiedy otworzy mi się ten ekran? Spróbujmy to pokazać. Mam shake. I piękny tygrys. I coś wyskoczyło. Elephant. Mamy słonek, Hamster. chomiczek. Czasami szejknąć porządnie. Panda. O, panda, moja taka ładna baby pa. No, chciałem jakieś jeszcze coś innego. Bear. Tiger. Turtle. O, jest mój ulubiony żółw. Jaki słodziutki, próbuję zjeść truskawkę. No, słuchajcie. Jak to wygląda w praktyce? Nagranie będzie dostępne oczywiście. Mamy to, co już znamy. Set label 1 tekstu. Pick random item list, make list. Zrobiłem listę z tymi nazwami. Pamiętacie? Nazwy nazywają się dokładnie tak samo, jak pliki, które wgrałem. To już znamy, tak? Potem call text to speech, speak message, label 1, tekst 1. Czyli to, co mi wylosuje, to tym kodem mi powie. I co? Ustawiam image 1, picture 2, join i teraz. Widzieliście nazwę u góry, więc mamy napis. Zobaczę, czy ten napis dobrze widać. Turtle, obrazek. No i oczywiście mowa. I tyle. W ten sposób zobaczcie, że od zwykłego Hello World, dodając kolejne elementy, kolejne puzzle do naszego programu, możemy stworzyć całkiem fajnie działający program, który jak najbardziej może sprawić, że nasi uczniowie tak zarówno będą mieli fajną lekcję, czy chociażby nam jakieś ułatwić narzędzie. A co, jakbym chciał to troszeczkę przerobić i skomplikować? Cały czas zostając w tej kategorii, pokażę Wam ostatni program na dzisiaj, mianowicie coś, co stworzyłem w zupełnie innej kategorii, ale opiera się również na tym, co dzisiaj wszystkim Wam przedstawiłem, mianowicie tłumacz głosu. Ja wiem, że tłumacze są już dostępne i można używać tłumaczy ściągniętych z sklepu Google, czy chociażby sam Google nam tłumaczy, ale zobaczcie, znowu mam przycisk. Tu jest labelka, która jest niewidoczna. Drugi przycisk, druga labelka. Mam znany nam text to speech.
Ja atmosferę tłumaczę jeszcze dodatkowo wzbogaciłem o speech recognizer, żeby on rozpoznawał tą mowę. Yandex Translate, czyli wbudowany translator i drugi text to speech. I teraz słuchajcie, tak, jak to wygląda od strony kodu. Screen jest tylko jeden, nic nie ma dodatkowego, bo tak naprawdę, ja może pokażę to na podglądzie. Będąc mężczyzną, niestety nie dbałem o grafikę, więc wybaczcie mi za to. Mam przycisk Start, nacisnę Start, wywołuję, powiem coś. Hello, cześć. O, jeszcze raz spróbuję. A, powiem, zobaczcie, powiem coś. Hello, cześć. No i dobra. Biorę tłumacz. I'll tell you something, honey. To spróbujemy jeszcze raz. Lubię programować. Jeszcze raz, bo mówi, że nie rozumiemy. Lubię programować. Lubię programować. Mamy po polsku? I like the program. No i dobra. I mamy naszego gotowego tłumacza. Jak to zrobiłem? Tu troszeczkę więcej mamy warunków, bo rozbite jest to na 4, ale tak naprawdę, słuchajcie, nie jest to na 5, przepraszam, nie jest to takie trudne. Pamiętacie? Pierwszy przycisk, klikam Start, wywołuję mowę. Halo. Dołuję nowe hale, to może nie. Uwielbiam szkołę. Uwielbiam szkołę. Żeby było coś sensownego. No, troszeczkę. O. Uwielbiam szkołę, żeby było coś sensownego. No dobra, niech zostanie. I tak. Button jeden klik. Wywołałem. Call speech recognizer. To robiłem tutaj, teraz. Prawda? Co się stało? Zapisało to w labelce. Gdzie to zapisało w labelce? Widzicie? Speech recognizer, bo wywołałem call speech recognizer, przeszło do tego warunku. Speech recognizer ustawił label one tekstu na result, czyli wynik. I to jest, co zrobiłem teraz, tak? Tu dodatkowo mam to, żeby nigdy wcześniej się tu nic nie wyświetlało. Był pusty. Label kapusta, tak, zanim otrzyma tekst, otrzyma warunek. Jak nacisnę przycisk drugi? I love school because it's something sensible. Dochodzi do tego, że wywołuje translatora, który jest automatycznie wbudowany. Piszę mu, żeby tłumaczył PL, czyli z polskiego, na English, angielski i pokazał to tłumaczenie. Pokazał to tłumaczenie na naszym labelku. Prosimy do podglądnięcia kod. To jest tutaj. I teraz ostatnia rzecz, jaką zrobił, mianowicie w momencie z każdym językiem można, jest spis na Yandex Translate, jakie języki tłumaczy, ale bardzo dużo. I ostatnia rzecz w tej aplikacji, słuchajcie, to Yandex Translate w momencie, kiedy dostał tłumaczenie, ustawia labelkę na wynik tego tłumaczenia, czyli pojawia się to tutaj na dole i czyta nam to tłumaczenie. I tyle. Wydaje się skomplikowane, a wcale takie nie jest tak naprawdę. I to jest rozwinięcie tego wszystkiego, co wam pokazałem dzisiaj, tylko tym razem dodałem jedną nową rzecz tak naprawdę. Speech recognizer, no dwie. I Yandex Translate. Rozpoznawanie mowy i tłumaczenie. Natomiast wszystko opiera się na naszym dzisiejszym temacie przewodnim. Mam nadzieję, że wam się podobało. To słuchajcie, to był ostatni projekt. Zostało nam 10 minutek. Czas na pytania.
Tak, nagranie będzie. Czy jakieś pytania, coś, co mogę dotłumaczyć? Jeszcze raz, jak to uruchomisz na telefonie. Dobra. Żeby uruchomić na telefonie, musimy zainstalować sobie aplikację. Więc pierwsze, co tak naprawdę powinniście zrobić, to ściągnąć sobie aplikację A Inventor Companion 2. Wystarczy wpisać A i 2 w przeglądarkę. Znajdzie nam, to będzie ta pierwsza tutaj, robiona przez MIT. Ważne jest, żeby tu pod spodem było napisane MIT. Po ściągnięciu aplikacji otwieracie ją i pojawia się do wyboru Connect with Code i Scan QR Code, czyli zeskanuj kod lub połącz kodem. Po włączeniu, jeszcze raz podzielę się swoim ekranem. Jak zainstalować na stałe? Dobra, przepraszam, to już biorę się za instalowanie na stałe. Żeby zainstalować na stałe, ja o tym wspominałem, ale nie pokazałem tego na żywo, wystarczy wziąć w sekcji Build albo Provide QR Code for APK, czyli wtedy da nam kod kreskowy. Już Wam pokażę. Provide QR Code albo zapisamy ją na komputer. Jeżeli ja zrobię teraz Provide QR Code for APK, to on zacznie budować aplikację. Za chwilę zobaczycie. O, jest już pasek i buduje aplikację. Jak ona zostanie skompilowana, to już jesteśmy blisko. Pojawi się kod kreskowy QR. I podobnie jak do łączenia, skanujemy ten kod. Zeskanował się i możemy to zainstalować, więc wybieramy instaluj instalator pakietów, jeżeli nam wywoła. I teraz ważna rzecz, bo nie każdy może o tym pomyśleć. Ważne, żebyście nie widać. I teraz widać ekran. Bo kod pojawia się na komputerze. Czy widzicie kod? To świetnie. Widzicie ten kod? Ja ten kod zeskanowałem, pojawia się tu i tu jest teraz ważne, żeby wcześniej wziąć w telefonie lub tablecie, włączyć instaluj nieznane źródła. Znajdziecie to w ustawieniach tabletu. I trzeba to zahaczyć, że tak, bo w momencie, jeżeli tego nie ma włączonego, on nie zezwoli na zainstalowanie tej aplikacji, ponieważ ona nie pochodzi ze sklepu Google. Jeszcze raz zeskanuję, bo mi zniknęło. I on po prostu odrzuci. Ale tak jak mówiłem, po zeskanowaniu kodu wywoła automatycznie instalator. I mamy instaluj. Aplikacja się instaluje. Chwilkę to zajmuje, zawsze jest przy instalacji i będzie gotowa. Możemy ją otworzyć i mamy gotową aplikację. Możemy coś powiedzieć. Cześć Wam. Something to say hello. I aplikacja działa. Dla tych, którzy chcieliby jeszcze mieć ładną ikonkę, to taka ciekawostka. Musimy w designerze tą ikonkę sobie ustawić. W przypadku naszego aplikacji, tutaj mamy About Screen, czyli opis aplikacji, a tutaj znajdziemy takie coś jak icon, ikonka.
I tutaj jak ustawimy, wgramy jakiś obrazek, to ta ikonka będzie ładnie wyglądała, bo w tej chwili, jeżeli ja bym Wam pokazał to, co zainstalowałem, to ma to taką brzydką ikonkę, ale gdzieś to się zainstalowało w innym miejscu. Teraz to poszukamy. O, a pokażę chociażby te. Ma takie brzydkie ikonki. Mamy, że to widać bez obrazka. Tak? Takie aplikacje. Więc warto pomyśleć o tym, jeżeli chcemy mieć ładną ikonkę. Dobra. To instalowanie aplikacji. Czekam na dalsze pytania. Dobrze, żeby było małe, ponieważ App Inventor ma swoje ograniczenia. Niestety jest to w okolicach 5 mega na aplikacji, więc uczymy się tego, żeby obrazki i zdjęcia, które tam wgrywamy, miały jak najbardziej dopasowane rozmiary oraz były dobrze skompresowane. Jakie rozmiary obrazków? Domyślnie tam jest 640x480 cały ekran, ale tak naprawdę to już zależy od Was, jakich obrazków chcecie używać i do czego. Jeżeli będziecie ćwiczyć, zachęcam Was do korzystania ze strony wiki.mistrzowiekodowania.pl. Tam znajdziecie więcej takich scenariuszy. A scenariusze, jak zrobić to aplikacje chociażby z tymi flashcardsami. Planuję wstawić na mojego Facebooka, nie wiem czy mogę powiedzieć, kodowanie czas start, chyba tak to się nazywało i tam także postaram się wstawić scenariusz chociażby z flashcardsów, czy jak będziecie chcieli, to może być także scenariusz zrobiony do tego translatora. Strona wiki. Adresik wkleić. Aniu, mogę Cię prosić? Adresik szybki? Naszą moderatorkę. Tak, można robić gry. Gry będą w drugiej odsłonie, czyli 7 grudnia. Dzięki bardzo, Robert. Dobrej nocy. Czekam jeszcze na jakieś pytania, jeżeli takowe są. Mamy 5 minutek jeszcze, więc. Dzięki, Wiola. Widzimy się 7 grudnia. Czy można narysować ikonkę? No, z tą ikonką Irena jest tak, że jeżeli chcemy sobie własny przycisk stworzyć lub jakiś plik, no to musimy wybrać jakąś aplikację zewnętrzną do narysowania i plik załadować tutaj. Tutaj oczywiście możemy zrobić program do rysowania, natomiast wszystkie pliki zewnętrzne to już dobrze skorzystać z Canvy czy z innego oprogramowania do rysowania tych plików i później ładować tu do programu. Tak, Monika, żeby pracować komputer włączony, ponieważ tablet wyświetla nam tylko i wyłącznie wynik tego, co zaprogramujemy na komputerze. Tablica ogłoszeń, postaramy się zobaczyć, co tam się stało, jeżeli się coś zmieniło. Może być w formacie JPEG, natomiast ja preferuję PNG formaty do plików. Dzięki, Ola.
Dzięki, do zobaczenia, dobranoc.